Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj zawędrowaliśmy do miejscowości Sopki, do kolegi Mariusza Tosika na WG Centrum. To jest jeden z ostatnich gołębników, które tutaj odwiedzamy w tym roku. A robiliśmy dzisiaj tutaj zdjęcia gołębiom, które wróciły z finału. Tych gołębi było dzisiaj 72 sztuki. Na finale wróciła chyba, tam było zarejestrowane 61 i 3, co były niezakoszowane. Natomiast jeszcze tutaj przez kolejne dni wracały pojedyncze sztuki, aż do 72 sztuk. I wszystkim zrobiliśmy zdjęcia. Te, które mają rodowody, będą od razu sukcesywnie wystawiane. Natomiast pozostałe czekamy ciągle od uczestników na to, żeby te rodowody dosłali. Listę też opublikujemy, żeby wiadomo było, co kto ma dosłać. Natomiast teraz możemy poprosić tutaj kolegę Mariusza o takie delikatne podsumowanie i opowiedzenie nam, czy będzie w tym przyszłym sezonie robił te gołębniki, czy nie. Proszę bardzo. No witam serdecznie wszystkich. Cześć Krzysiu. Dzięki, że przyjechałeś. Zrobiliśmy zdjęcia fajnie. Gołąbki, tak jak wspomniałeś, ukażą się na aukcji już. A co ciekawe, bardzo fajnie powiedzmy to, co mnie zdziwiło, bo troszeczkę dłużej czekać, to są już wypierzone praktycznie. Pojedyncze sztuki są tylko takie jeszcze tak, fajne pierzące, są, a są naprawdę bardzo ładne. No, niektóre jeszcze pojedyncze, no to koledzy będą widzieli tam na zdjęciach, zdjęciach jak wyglądają, widać. Tak. Ale naprawdę, jakbyśmy jeszcze poczekali tak koło miesiąca, to naprawdę te gołąbki byłyby wtedy... Ale są i tak w bardzo ładnej takim stanie. Idealnie, no, skoro tak oceniłeś, no to proszę też, zapraszam do oglądania. A podsumowując ten sezon, no, myślę, że sam finał wyszedł w miarę dobrze. Tych gołąbków zostało, tak jak wspomniałeś, 72 sztuki mamy, także 104 były na tym, na finale, to myślę, że tragicznie nie było. Gołąbki są fajne, zdrowe, wypierzone, tak jak wspomnieliśmy. I tak, no co do tego przyszłego roku, tak? Poczekaj, jeszcze skupmy się na tym ostatnim. Czy ten, jak on się nazywał, kolega Cezary z tej wycieczki pojechał, w końcu wrócił, czy nie? Miał mnie zabrać. Jestem trochę niepocieszony, bo na tej wycieczce ja nie byłem, on był na tej wycieczce? Z tego co wiem, tak, wycieczka była. Oczywiście, tak jak było w regulaminie, wycieczka była. Czy był kolega Czarek, czy był ktoś tam z rodziny, tego nie wiem. Będą zdjęcia, na pewno obiecał mi, że zdjęcia przyślę mi. Fotorelacje. Tak, wrzucimy tam jakieś zdjęcia na stronę, żeby udokumentować to, że naprawdę ta wycieczka się odbyła, że wygrali tą wycieczkę i pojechali. Myślę, że lada chwila, lada dzień, by tam na pewno coś na stronie będzie. Myślę, że byli zadowoleni, także jeszcze nie rozmawiałem po tej wycieczce, ale myślę, że byli zadowoleni. Ale byli w każdym razie. W każdym razie byli, tak, fajnie biuro się wywiązało, że tak powiem, z tego, także myślę, że było fajnie. No to tak? Czyli jeżeli tamten ruch już mamy podsumowany, ten, przepraszam, to powiedzmy coś o następnym. Czy jakieś zmiany w regulaminie istotne? Tak, zmiany troszeczkę będą. Dlaczego będą zmiany i jakie będą zmiany? Zmiany będą takie, że przyjmiemy... Jeśli się ten gołębnik odbędzie w przyszłym roku i będą chętni, na co kolegów serdecznie zapraszam, wprowadziłem takie dodatkowe gołąbki rezerwowe. A dlaczego wprowadziłem rezerwowe? Dlatego wprowadziłem, żeby skrócić ten okres przyjmowania i wymiany gołębi, tak? Bo to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że będzie tak, drużyna będzie się składała z 5 gołąbków i do tego będzie można dosłać 2 rezerwowe, albo 3 gołąbki i 1 rezerwowy, zależy jak ktoś sobie tam będzie chciał, tak? Wtedy przysyłając 5 gołębi plus 2 rezerwowe, te gołąbki są od początku zaklimatyzowane w tym gołębniku, tak? Nie ma takiego czegoś, że załóżmy przyjmujemy gołębie tam w kwietniu, na koniec kwietnia, prawda? A no, zginie któryś tam na treningu i dosyłany jest tam na początku czerwca. Wiadomo, że ten gołąb na starcie no, ma mniejsze szanse. Ma mniejsze szanse, tak, gorzej się aklimatyzuje, te gołębie już są ileś tam czasu, są ponad miesiąc już w gołębniku, tak? Już są, że tak powiem, przyzwyczaiły się już do tego otoczenia i tak dalej, do tej całej otoczki. Natomiast taki gołąb, który przychodzi, widziałem na tym roku, no było ciężko tym gołębiom przetrwać. Dlatego no, wydaje mi się, że od początku, jak je przyjmiemy, będzie dużo łatwiej. Tak samo no, będzie można, mówię, te gołębie rezerwowe będą zamieniały ewentualnie te gołębie, które zaginą, które na treningach zaginą, czy koło domu zaginą, czy coś takiego. Także będzie możliwość tych gołąbków na to miejsce wprowadzić. Tak? A cena się zagłębia, opłata? Nie, opłata się nic nie zmieniła. Troszeczkę tam zmodyfikowałem też nagrody. Bardziej postawiłem na asa, bo jednak as gołąb to jest as gołąb. Także troszeczkę więcej jest tam wartościowo za asa, za pierwsze miejsce na pewno będzie troszeczkę więcej. Nie? No to jest to w regulaminie, regulamin jest załączony na stronie, także zachęcam do obejrzenia regulaminu, do przejrzenia i ewentualnie jeśli ktoś uzna, że regulamin mu odpowiada i te warunki, które tutaj proponuję, to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam do udziału. Zobaczymy, jak ten drugi rok będzie wyglądał, bo jak wszyscy wiemy, ten był ciężki, dla każdego był ciężki i w większości, żeby się nie powtarzać, no to wiemy, jak ten rok wyglądał. Tak. Także na razie dziękujemy, zachęcamy wszystkich do wzięcia
Tak. Jeszcze słowo takie, wiesz, na koniec, podsumowując to, wiadomo, że włożyliśmy tu kupę, kawał dobrej pracy i chciałem z tego miejsca też podziękować kolegom, którzy mi pomagali. Kolega Dawid mi pomagał, kolega Sławek, dlatego, no mówię, przychodzili, pomagali, łapaliśmy te gołąbki i tak dalej, a to na pewno to jest taka praca, która, wiesz, że trzeba robić nocą i tak dalej, no bardzo, bardzo serdecznie chciałem podziękować z tego miejsca, także no, za tą pomoc, nie? No my ze swej strony też zachęcamy do wzięcia udziału, a na razie będziemy teraz zachęcać do wzięcia udziału w licytacji tych gołębi, które za chwilkę będziemy prezentować. Także na razie dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dziękuję bardzo, dobry lot, do zobaczenia.